Muzeum Sportu i Turystyki zaprosiło Wolejbajkę, ale także pośrednio i Polski Związek Piłki Siatkowej, który też jest organizatorem. No i zrobiliśmy wręcz bajeczną wystawę. No. Mamy eksponaty, których nie powstydziłyby się największe muzea sportowe świata. Mamy wszystkie koszulki z Igrzysk Olimpijskich. Od pierwszych, z 1964 roku, gdzie dziewczyny nasze zdobyły brązowy medal, zaprezentowaliśmy takie perełki siatkarskie, bo mamy i Staszka Gościniaka koszulkę, kiedy został MVP na Mistrzostwach Świata w Meksyku, z podpisami całej drużyny. Mamy Puchar za Mistrzostwo Świata z 1974 roku, ale też mamy puchar wystawiony z 14 i z 18 roku, który jest tym samym pucharem. Mamy wszystkie medale najciekawsze, jakie zdobyła polska reprezentacja w historii swoich występów. Pokazujemy identyfikatory, pokazujemy piłki, jakimi się grało i jakimi się gra. Myślę, że dla każdego kibica siatkówki, dla każdego pasjonata ta wystawa jest czymś przepięknym. Wystawa na dole w centrum, znaczy w Muzeum Sportu i Turystyki, jest wystawą czasową. Ona, myślę, że jeszcze 2-3 tygodnie i to będziemy zbierać. Na górze jest bardzo, bardzo ciekawa wystawa wszystkich trofeów. Z wszystkich dyscyplin. Mamy medale, tam jest bajeczna kolekcja medali olimpijskich, co jest nie do pokazania. My mamy jako reprezentacja Polski 3 medale olimpijskie, które też pokazaliśmy, też mamy w swojej kolekcji. Mamy Dorci Świeniewicz, koszulkę i medal z Mistrzostwa Europy. Bartka Kurka z podpisami drużyny, ale dzisiaj będzie też ważna chwila, bo Paweł Zagumny odda swoją koszulkę z 14 roku z Mistrzostw Świata i Artur Szalpuk odda koszulkę z 18 roku, czyli już ta kolekcja siatkarska na drugim piętrze będzie bogatsza, ciekawsza i ładniejsza. Siatkówka, choć święci w ostatnim okresie wielkie triumfy i rzeczywiście jest takim naszym eksportowym towarem, jeśli chodzi o gry zespołowe, to niestety, mówię to tak z pełną świadomością, dziś jeszcze ta ekspozycja jest dość skromna, ale to się zmienia. Już dziś przybędą nam wyjątkowe trofea, medale, które ofiaruje nam Paweł Zagumny i Artur Szalpuk, koszulki, piłki. Także to, co dziś wygląda dość skromnie, już za chwilę będzie naprawdę oddawało, przynajmniej w części, te wielkie sukcesy, jakie przysparzają nam siatkarze. No i mam nadzieję, że w przyszłości również siatkarki. No, bardzo miło, że mogłem swoją grą dołożyć się do historii polskiej siatkówki, do historii polskiego sportu. Tutaj w tym zaszczytnym miejscu, czyli w obiekcie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wspaniała rzecz, wspaniałe muzeum, przypominające nam nasze sukcesy. Także podwójna radość.